Siemanko, z tej strony Czuk, witam was w 8 odcinku Gier Niepełnosprytnych. Dzisiaj zajmiemy się grą studia Rebellion, która w 2009 roku dokonała gwałtu na nas wszystkich, wydając grę Rogue Warrior. Jest to tym bardziej dziwne, że Rebellion jest znane przecież z bardzo dobrych serii, jakimi są Sniper Elite V3 albo Alien vs Predator. Niemniej dzisiaj zajmiemy się grą, która ewidentnie jest zrobiona dla pizzu. A przynajmniej tak mi się wydaje. W każdym razie gra nie należy do najlepszych, ale zdecydowanie do najśmieszniejszych. Uwierzcie mi, że przez krótką, dwugodzinną rozgrywkę autentycznie potrafiła mnie rozbawić. Nie przedłużajmy zatem i lecimy z koksem. Gra przedstawia jedną z przygód Richarda Dicka Marcinko, który był jakimś kocurem w marynarce wojennej USA. Oczywiście przedstawiona historia jest zapewne fikcyjna i nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Niemniej już na samym początku, w epickim i zapewne potencjalnie zabawnym intro, widzimy, jak giną towarzysze Dicka po bliskim spotkaniu z granatem. No to się chłopaki rozerwali. Jak się zapewne domyślacie, miało to być wytłumaczenie, dlaczego przez resztę rozgrywki hasamy sobie w pojedynkę. A akcja rozwija się bardzo szybko, ponieważ już po kilkunastu sekundach mamy możliwość nafaszerowania żółwków gradem kul. Walka, choć nie trudna, daje sporo satysfakcji i mimo wszystko strzela się nie najgorzej. Oczywiście już na starcie zostajemy masakrowani komicznie wyglądającymi błędami, brzydką grafiką i robioną na kolanie mechaniką gry. Podczas strzelanin możemy się chować za ściany i ostrzeliwać wrogów spoza nich, a nawet walić serię na oślep. Muszę przyznać, że Richard musiał mieć nie lada ubaw podczas swoich wojaży, ponieważ niejednokrotnie musiał mierzyć się z nadludźmi wtapiającymi się w ściany, idiotami walącymi na oślep oraz byłymi akrobatami, którzy nawet po śmierci kombinowali, jaką to przybrać pozę, żeby wyeksponować ich wygimnastykowane ciało. Jednym z głównych feature'ów gry obok chowania się za ściany są tak zwane stealth kille, czyli szybka i efektowna eksterminacja przeciwników z użyciem noża, łokcia, nogi, bariery, no dosłownie wszystkiego. Trzeba przy tym dodać, że zabójstwa te robi się naprawdę łatwo i przyjemnie. Zwłaszcza, że podczas odpalenia sekwencji nasz bohater jest niewrażliwy na wrogi ostrzał i w dupie ma, że właśnie robią mu z pośladków durszlak. Misja kończy się efektowną inaczej sceną, w której nasz BDS rzuca granatem w kilku niemilców i zeskakuje z okna. Koniec. Druga misja rozgrywa się już za dnia, zatem możemy podziwiać w pełnej krasie graficzny majstersztyk zaserwowany przez Rebellion. Koszmarne jakości tekstury, spadki klatek na sekundę oraz koślawe animacje niestety nie wyglądają zbyt efektownie. Autentycznie bawią natomiast kolejne seryjnie pojawiające się błędy, zwłaszcza te związane z systemem fizyki zaimplementowanym w grze. Panie, taką rybę złowiłem. W pewnym momencie zachciało mi się pobawić laleczką. I postrzelałem trochę do ciała leżącego na podłodze. Efekt możecie oglądać na załączonym filmie. Naprawdę, nie wymaga to żadnego komentarza. W jeszcze innym przypadku Dicka i jego wroga dzieliła niezniszczalna podłoga z kraty, przez którą ni chuj ca nie można się było przebić, zarówno mnie, jak i oponentowi, który nawet nie próbował atakować i wpatrywał się w Marcinko, jakby miał na niego ochotę. Również druga misja kończy się epicką sceną. Tym razem Dick rozpierdala samodzielnie most i z bananem na ustach śmiało wprowadza nas w klimat trzeciej misji, dziejącej się w jakimś tajnym pałacyku. W nim mamy za zadanie odnaleźć plany zagłady nad światem i takie tam. No wiecie, standard. Generalnie historia jest drętwa jak kalesony po porządnym wykrochmaleniu. Cały czas brniemy przed siebie i tłuczemy tępych przeciwników, którzy niemal nie stawiają oporu. Owszem, z początku zdarzy nam się zginąć kilka razy, jednak już po chwili uczymy się, jak unikać śmierci i łoić dupska niemilców aż trzeszczy. O tej misji wyjątkowo nie powiem niczego szczególnego, gdyż wieje z niej koszmarną, wręcz nudą. Na uwagę zasługuje tu natomiast jedna scena, a konkretnie jeden ziomek, od którego zdecydowanie muszę podpatrzeć ruchy na grube disco. Tuż po lekcji tańca dowiadujemy się o rakietach z dupy, globalnym zagrożeniu i o tym, że Rich Forrester przespał się z psem swojej wnuczki. Niesamowite historie oczywiście są tylko pretekstem do dalszej wymiany ognia. A tych nie brakuje zarówno w czwartej,
jak i w piątej misji. Ostatni etap to już zresztą sama śmietanka. Naszym zadaniem jest zdetonowanie rakiet, które miały siać rozpierdol na świecie i ucieczka w jednym kawałku. Ta sprowadza się oczywiście do dalszego wysyłania do piachu najemników i tryskania testosteronem naszym Dickiem. Końcowe sceny pozwoliłem wam sobie pokazać w całości. Wybaczcie spoiler, ale jest to idealne zwieńczenie całej gry. Otóż Marcinko po rozjebaniu dosłownie wszystkiego, co się rusza i na drzewo nie ucieka, pakuje się swoim ziomalo na ponton, ciśnie wała z kolesi, że chyba się lekko spóźnili, bo już po robocie i wszyscy razem odpływają ku zachodzącemu słońcu i lepszemu życiu. Czy wspomniałem wam już, że głos naszemu Herosowi podkłada Mikey Rourke? Nie? No to zobaczcie i posłuchajcie, co odjebali twórcy w napisach końcowych. Hope you assholes like fireworks. Boom! Fucking commies keep getting in my way. No surprise, motherfuckers. Happy fucking birthday. That's right, 99, you sweet piece of shit. Enjoy the ride, cocksucker. Have a nice trip. I to już koniec 8 odcinka Gier Niepełnosprytnych. Mam nadzieję, że gra spodobała wam się równie dobrze jak mnie. W każdym razie żegnam się z wami gorąco i zachęcam do łapkowania w górę jak i w dół, komentowania oraz subskrybowania mojego kanału. Cześć! Rock and roll, motherfuckers, rock and roll.